Cześć, moi drodzy, słuchajcie, witam Was serdecznie na portalu widotesty.pl. Ja oczywiście jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie. Na rozpakowanie obudowy również od Fractal Design, ponieważ niedawno były dwa zasilacze tej firmy. Dzisiaj obudowa do kompletu. Jest to produkt w zasadzie nie najnowszy, nie jakaś nowość, natomiast bardzo ciekawy, cieszący się dużym zainteresowaniem z uwagi przede wszystkim na, jak na Fractala, to bym powiedział, nawet bardzo atrakcyjną cenę i oczywiście z uwagi na jakość wykonania samej obudowy. To jest Arc Mini R2. Jeżeli chodzi o styl, no to Fractal tutaj oczywiście prezentuje coś, co ja bardzo, bardzo lubię, czyli bardzo klasyczne wzornictwo, proste wzornictwo. I co do samego opakowania, to słuchajcie, z jednej strony mamy takie schematyczne, powiedzmy, zdjęcie, czy schematyczny rysunek samej obudowy. Mamy również wygląd od środka, kiedy ta konstrukcja cała jest złożona. Natomiast po przeciwnej stronie tego zdjęcia jest coś zdecydowanie bardziej ciekawszego, a mianowicie są rozpisane wszystkie elementy obudowy. Co możemy zdjąć, gdzie możemy zdjąć i jak to możemy zdjąć. Tutaj znalazły się wszystkie informacje o filtrach przeciwkurzowych, ilości możliwych i zainstalowanych na stoku wentylatorów, możliwości instalacji napędów 5,25, 3,5, 2,5 cala, jak to wszystko jest instalowane i o samym panelu. Natomiast więcej informacji technicznych znajdziecie tutaj na boku obudowy. Tutaj są wszystkie elementy związane ze specyfikacją tej obudowy, czyli ile jest poszczególnych zatok, jakie mamy porty, jakie standardy płyt głównych są obsługiwane oraz oczywiście informacje związane z systemem chłodzenia, który tutaj jest w zasadzie dużym plusem tej obudowy. Dalej wymiary i waga, 9 kg. Wiem, że to jest takie dosyć duże uproszczenie, natomiast jeżeli chodzi o ocenę samej jakości wykonania obudowy, jakie zostały blachy użyte i tak dalej, to waga nam dużo o tym powie. Im oczywiście niższa, tym gorzej w zasadzie, bo oczywiście musiały być wtedy zastosowane cięższe blachy, gorsze plastiki, lżejsze, mniejsze i tak dalej. Dobra, rozpakowujemy sobie sprzęt. Ta obudowa jeszcze testowana nie była, to jest egzemplarz całkowicie nowy, on jest dosyć dobrze, jak widzicie, tutaj zabezpieczony, będzie łatwiej to wszystko otworzyć, także dotarła, mam nadzieję, w całości, może to jest jeszcze oryginalne zamknięcie samej obudowy. Co do zabezpieczenia przed transportem, no to tutaj jest oczywiście całkowity standard. Natomiast zwróćcie uwagę na grubość samych styropianów jeszcze tutaj przed wyjęciem. Tak więc tą obudową w zasadzie nic się nie powinno stać. Ok, teraz spróbujemy sobie ją tutaj wydobyć. To mi nie będzie przeszkadzało. Nie powinno w każdym bądź razie. Odwracamy i wyjeżdżamy z całością. Coś tu przeszkadza? Nie, nic nie przeszkadza, chociaż trochę przeszkadza. Dobra. Także karton na bok. Zobaczmy, czy coś tu mamy na wierzchu. W samym kartonie, słuchajcie, nic już więcej nie ma. Tutaj mamy przede wszystkim co? Instrukcję obsługi, tak? User manual. Informacja od producenta. Jakiś Achtung. Czy to jest wielojęzyczna? Chyba tylko w języku angielskim, jak się nie mylę. A nie, to jest wielojęzyczna instrukcja obsługi. Zobaczymy, czy jest coś po polsku. Też jest. Też mamy informację po polsku. Jak najbardziej, tak więc to sobie możemy schować na razie na boczek. Niech mi tu stoi. Ja sobie od razu tutaj o, tą folię uszykuję na bok. I lecimy, słuchajcie, góra. Zobaczcie, jeszcze wrócę do tego styropianu. W końcu to rozpakowanie. Jest dosyć gruby, masywny, tak więc obudowie się nawet tutaj przy jakimś dłuższym transporcie nic nie powinno stać. Zdejmujemy również tradycyjną folię i możemy przyjrzeć się już powoli samej obudowie. Ok, sama obudowa jeszcze dodatkowo jest tutaj zabezpieczona takimi samymi taśmami, żeby na przykład nam się filtr w trakcie transportu nie otworzył. Spróbuję to ładnie tutaj z boku pozdejmować. Nie idzie to na szczęście najgorzej. I możemy sobie od razu zacząć omawianie tej obudowy właśnie od frontu. Co do stylistyki, to ja już tutaj Wam powiedziałem, że mamy bardzo charakterystyczny dla Fractala stonowany design, filtr przeciwkurzowy, jak widzicie to jest siateczka, natomiast tutaj z drugiej strony macie gąbkę, która nam powinna tutaj bardzo ładnie cały kurz wyłapać. Powiem Wam, że wrażenie robi masa samego filtra, nie jest najlżejszy. Tutaj z kolei mamy miejsce na instalację dwóch wentylatorów, jeden jest zainstalowany na stoku z białymi, też bardzo charakterystycznymi dla Fractala łopatami i oczywiście drugie miejsce na wentylator opcjonalny. Zatoki na instalację napędów optycznych 5,25 cala, sztuki dwie.
I polecimy sobie panele, słuchajcie. Teraz tak, panel ten przeciwny roboczemu, całkowicie gładki, system instalacji, od razu idziemy sobie tył. Jest jak najbardziej beznarzędziowy, czy to faktycznie da się beznarzędziowo odkręcić? Górną się da, dolną też się da. Czyli akurat w tym egzemplarzu faktycznie można to bez pomocy czegokolwiek odkręcić. Tutaj mamy dodatkowe wytłoczenie, które ułatwi nam zdjęcie panelu. Bardzo ważna rzecz, do góry dwie śrubki, teoretycznie beznarzędziowe, ale to już są tak dokręcone, że bez śrubokręta sobie nie poradzę, które umożliwiają nam tutaj wyczyszczenie filtra i zdjęcie w ogóle tej całej góry, żeby dostać się właśnie też i do opcjonalnych wentylatorów, i do filtra przeciwkurzowego. Z tyłu zainstalowany kolejny wentylator, z tego co widzę to jest 120, no i oczywiście drugi panel roboczy, również instalowany beznarzędziowo, również z przetłoczeniem, miejsce na dodatkowy śledź pionowy, biały. Natomiast same nity są czarne i cztery śledzie też wkręcane, oczywiście nie wyłamywane. To instalacja kart rozszerzeń. Zasilacz instalowany tradycyjnie na dole. Z tego co widzę, to on tutaj ma piankę, która ma zarówno przy nóżkach, jak i na samym tutaj froncie eliminować drgania. Polecimy sobie teraz dół obudowy, tam gdzie mamy filtry i nóżki. Przede wszystkim tak, nóżki, słuchajcie, bardzo duże gumowe nóżki. Nie ma opcji tutaj, żeby jakieś drgania w zasadzie były przenoszone, czy obudowa nam się ślizgała. Filtr przeciwkurzowy. Ten jest typu siateczkowego. Natomiast sama siateczka jest dosyć gęsta, z tego co tutaj widzę. On jest przyklejany. Jestem ciekaw jak z jego żywotnością. Filtr jest podwójny, wkładany od tyłu. Można to rozwiązać lepiej, natomiast jakiejś tragedii nie ma. Mamy tutaj oczywiście miejsce również na opcjonalny wentylator, który by nam wdmuchiwał świeże powietrze do obudowy, dmuchając je praktycznie prosto na kartę graficzną. No i oczywiście mamy również ofiltrowany, czy ofiltrowane miejsce, w którym dostaje się chłodne powietrze do zasilacza, jeżeli oczywiście mamy go zainstalowanego wentylatorem do dołu, bo pamiętacie, że to nie jest konieczność. Tu od razu widzicie otwór, który umożliwia nam zdjęcie tego całego frontu. Idziemy teraz panel roboczy z dosyć dużym oknem. Tutaj oczywiście jest folia, tą folię sobie później zdejmiemy. Od razu sobie odkręcimy obydwie śrubki. A, jedna mi zjechała. Lecimy drugą. Będziemy mogli sobie zajrzeć do wnętrza obudowy, ale to za chwilę. Najpierw wracamy sobie, słuchajcie, na jej górę. Kapa obudowy wygląda bardzo ciekawie. Przede wszystkim od razu widać dużą siatkę. Ona oczywiście również pełni rolę filtra. I tu pod spodem widać, że jest gąbka. Jak sobie zaraz to odkręcę, tylko mówię, będę musiał użyć do tego niestety śrubokrętu, co sobie zobaczymy jak to wygląda. Mamy tutaj przycisk reset. No ludzie, tego nie jesteście w stanie pomylić. On jest tak mały i pewnie też głębszy, że no nie ma opcji, żeby to paluchem wcisnąć. Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, przycisk power od razu z diodą. Sam przycisk jest bardzo płytki. Dwa porty USB w standardzie 3.0. Nie ma tutaj już, jak widzicie, portów USB w standardzie jeszcze starym 2.0. I tutaj mamy przełącznik, który umożliwia nam kontrolę prędkości obrotowej wentylatorów, 3-stopniową. 5V to jest napięcie dla zdecydowanej większości wentylatorów, najniższe startowe. 7, czyli powiedzmy średnie obroty, i 12, czyli max. Zdejmiemy sobie od razu ten front, zanim przejdę do tej góry. Jak widzimy, możemy go zdjąć bez problemu, nie ma tutaj żadnych dodatkowych kabli, które możemy urwać. Jest podłączenie 3-pinowe do tego opcjonalnego wentylatora, to jest również 120. I widzimy od razu miejsce na ten wentylator opcjonalny. Ja już od razu odkręciłem sobie tą górę, bo mówię, niestety, ale się nie dało bez śrubokręta. I tak widzicie, wygląda cały filtr na topie obudowy. To jest też gąbka, także też bardzo ładnie powinien łapać wszystkie zabrudzenia. Jego instalacja i zdjęcie jest naprawdę bezproblemowe. I widzimy tutaj oczywiście miejsce na opcjonalne wentylatory. Jak widzicie, nie na dwa, ale nawet na opartego dałoby się tutaj trzy zmieścić. Tu 120, tu 120, a tu jakby ktoś chciał na opartego, to jeszcze wejdzie dodatkowy wentylator, trzeci. Cały panel jest przymocowany do obudowy, on jest tutaj przykręcany na śrubki, więc jak ktoś by chciał kiedyś go zdejmować, też nie ma takiego problemu. Ok, teraz tak, panel, blacha tutaj z tego co widzę jest dosyć gruba, ją sobie pomierzymy oczywiście w przyszłości. Nie ma dodatkowych przetłoczeń, które by ją usztywniały, także ten nie jest jakiś super mega sztywny. I drugi panel też można go od razu zdjąć, ja go od razu odkręciłem, żebyśmy mogli te dobrze się przyjrzeć samej obudowie. Tu oczywiście nie ma już okna, także sam panel też jest sztywniejszy. No wygląda naprawdę porządnie, swoją wagę też zresztą mają. I zobaczmy teraz wnętrze samej obudowy.
Całą budowę powinniście teraz widzieć w całej okazałości. Zacznę może od systemu instalacji napędów optycznych. Tutaj oczywiście je przykręcamy, nie ma systemu beznarzędziowego. Mamy podpięcie do kontrolera prędkości obrotowej wentylatorów oraz do samych wentylatorów, do góry ładnie schowane. Na dole z kolei wystają nam przewody, które podpinamy do panelu frontowego. Przede wszystkim wewnętrzne podpięcie typu USB 3.0, typu wewnętrznego. Oczywiście podpięcia do panelu frontowego oraz audio i USB, tak, przejściówka. Gdyby ktoś nie miał wewnętrznego USB 3.0, no to może podpiąć sobie to bezpośrednio do płyty głównej, tam gdzie podpinamy tradycyjnie USB 2.0 i wtedy porty USB 3.0 działają jak USB 2.0. Natomiast mówię, nie ma portów dedykowanych. Tutaj mamy sanki montażowe, białe, także kolorystyka dokładnie fraktalowska. Cały koszyk możemy wyjąć, wystarczy tutaj odkręcić tylko te dwie śrubki, jak dobrze widzę, i na całość wyjeżdża. Ten dolny chyba też jest wyjmowany, bo tu są zwykłe śrubki, także na opartego też by go można było rozmontować. W jednym z tych sanek znajdują się akcesoria w tradycyjnym takim fraktalowskim też opakowaniu. Oczywiście z tyłu mamy spis wszystkich śrubek, jakie mamy. Tutaj jest logo producenta. Także i co tu jeszcze mamy dodatkowo? 6 opasek zaciskowych. Także nic więcej tutaj w zasadzie być nie będzie. Przynajmniej Fakal tego nie opisał. Zobaczymy, czy są woreczki pogrupowane, czy nie. Są 3 woreczki, natomiast większość śrubek zdecydowanie jest rzucona tak luzem. Także dobrze, że jest sam opis. Myślę, że to niektórym może jak najbardziej ułatwić sprawę instalacji komputera w tej obudowie. Co do przepustów do przeprowadzenia przewodów od zasilacza, to tak, przede wszystkim tak, jeden duży na samym dole, wcześniej już jest wykorzystany przez te przewody od panelu frontowego. Dalej mamy 3 mniejsze przepusty pionowe oraz 2 przepusty poziome, ale do góry. Jeden zdecydowanie większy, który możemy pociągnąć na przykład przewody od napędu optycznego, który byśmy tutaj umieścili przykładowo w tej górnej zatoce, nie tym posłem, tylko górnym. I duży przepust na kabel 8-pinowy EPS. Mamy zainstalowany na stoku wentylator również do góry, ten, o którym wspominałem z tyłu, no i oczywiście frontowy, który również widzieliście. Z tego, co widzę, to wszystkie podpięcia są 3-pinowe. Śledzie wykręcane, mamy również wycięcie w tasce montażowej do płyty głównej, które umożliwi nam wymianę chłodzenia, wymianę backplate'u bez konieczności wyjmowania całego komputera, całej płyty głównej. No i zobaczmy od razu teraz miejsce na instalację tego opcjonalnego wentylatora. Umieszczę z powrotem same sanki. Jest jak najbardziej możliwość instalacji 120 i tył. Czy strona przeciwna? Czy wszystko widać? Wszystko widać. Tutaj mamy miejsce na instalację napędów 2,5-calowych. Możemy sobie 2 dyski z tyłu umieścić. To wszystko rozmontowujemy. I proszę bardzo, i mamy przepływ powietrza, i mamy dobrze zainstalowane napędy. Miejsca na aranżacja kablowania widzę, że tutaj jest dosyć dużo. A sobie z ciekawości sprawdzę, albo nie sprawdzę, bo dziś miarkę zapodziałem. Dobra, później ją znajdę. Wstępnie zaaranżowane przewody od całego frontu, tak więc tutaj tego miejsca nie powinno, myślę, nikomu zabraknąć. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozpakowanie tej obudowy. Ja na razie Wam dziękuję za uwagę i widzimy się wkrótce w następnych filmach.